Ole, dzisiaj wąsy z minuty na minutę tego filmu będą nam ostro rosnąć, chociaż sam nie wiem, w dzisiejszym filmie Mercedes W124, ale w benzynce, nie w dieselku. Ta maszyna pojawiła się w jednym z moich filmów, chyba to był film z renowacji Poloneza. Auto jest Tomka z Old Merz Garage. Zapytałem was, czy byście chcieli ten samochód na kanale. Wyczytałem z komentarzy, że tak. Mercedes-Benz 260e W124. Ten egzemplarz wyprodukowano w 1988 roku, także dziś ma on już co? 36 lat na karku. No, nie jest on wystawiony, ale tak porozmawiałem z Tomkiem i mówię: Tomek, kurczę, jak nie powiem, że ten wóz jest na sprzedaż, to chyba zachoruje, więc generalnie Tomek powiedział, że mógłby sprzedać ten wóz cenowo poniżej 30 tysięcy złotych, ale bez ogłoszenia. No, kontakt do Old Merz Garage dam wam jakiś w opisie filmu, możecie pytać. Teraz będę mógł spać spokojnie. Jest to jeszcze ostry przedlift 124. Nie dość, że to jeszcze nie jest w ogóle E-klasa, tylko właśnie 124 przedliftowa. Także mamy tutaj bardzo dużo czarnych plastików, takich nielakierowanych, ordynarnych dość. Ale w tamtych latach, po 115, czy też później po 123, właśnie takie plastiki, była to era plastików, takie plastiki były modne. No, chrom tutaj znajdziemy jedynie co? Na grillu, no, pnęki reflektorów. Reflektory oczywiście są tutaj szklane i ogólnie, nawet jeśli by nam zapeziały, to sobie można sam wkład wymienić, nie trzeba całego reflektora. Nawet kierunkowskazy są tutaj oldschoolowe, pomarańczowe, fabrycznie. Też tutaj jeszcze fabrycznie nie ma bocznych kierunkowskazów, czy to w lusterkach, co ja mówię, w lusterkach, czy to nawet w błotnikach. Listy z boku, proszę, też są czarne. O, takie może zbliżenie. Progi boczne, też czarne, jest to taki baranek. Znaczy właściwie, czy one są, te elementy takie czarne do końca? Bym się nie zgodził, takie bardziej szare, może grafitowe. Kołpaczki aero, w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska. Tak szybciuteńko, raz później skoczymy na próbę autostradową. Takie kołpaczki są mega korzystne, jeśli chodzi o szybkie wycieczki za granicę. Bardzo mnie ogólnie ciekawi, ile ten wóz wyciśnie, bo jest naprawdę, jak na lata 80., dość szybki. Lampa z tyłu, też żółty kieruneczek. No i tutaj jeszcze z zewnątrz antena jest elektrycznie wysuwana. Gdy odpalamy po prostu samochód, odpalamy radio, no to ona nam się wysuwa. Lusterka są ciekawe. No sami zobaczcie, W124 od strony kierowcy ma takie lusterko, a po stronie pasażera już takie, nie są one symetrycznie. Jest to standardowy zabieg taki tutaj. Tak samo w serii jest tutaj jedna wycieraczka tylko na przednią szybę, ale to wiem, dla mercedesiarza to ogólnie jest trochę nudny odcinek pewnie, no bo takie rzeczy, no to jest po prostu oczywistość. Ale ta wycieraczka, nie jest to takie oczywiste wszystko, jest tutaj na takim jakby, takiej jakby dźwigni, bo gdyby jej nie było, no to po prostu ten ruch ograniczony by był, poczekajcie, zobaczę, o w ten sposób. A na tej dźwigni to ona się jakby wysuwa tutaj w rogu, no i większy po prostu obszar szyby jest ścierany. W ogóle by mi się lepiej kręciło ten samochód, wybrałem się już na początku, na wstępie, na niemiecką stronę, Meschering. Bardzo ładna okolica, bardzo fajnie się tutaj, myślę, wpasuje ten samochód, dobrze siądzie. Coś tutaj jeszcze z wyglądu, felgi 15 cali, stalóweczki, tak jak mówiłem na kołpaku, rozmiar opon 195x65. Otwieramy. Proszę, auto jest na żółtych tablicach. Jak pojawiła się 124. Jezus Maria, jaki to był przeskok. Ale jestem ciekaw, czy ludzie hejtowali, że 123 to ostatni Mercedes, a 124 będzie gówniana. No, wiecie, o co mi chodzi. Teraz jest dokładnie tak samo. Wystarczy poczekać 10-15 lat i nagle dana generacja staje się kolejną, tą ostatnią. Oczywiście chodzi mi o ekspertów i specjalistów działu komentarzy. Bagażnik. Jest on olbrzymi. Wprawdzie nie ma tutaj zbytnio takich regularnych kształtów. Tutaj z boku, proszę, taka kieszona. O, z tej strony to lepiej widać. Akurat jest tutaj torba. I proszę, taki do opon specyfik. Jak to się wszystko tutaj mieści? Pod spodem jeszcze, pod tym dywanem, koło zapasowe. Bagażnik ma tutaj 520 litrów, 88 rok, nawet na dzisiejsze czasy jest to spoko wynik, a w 80-tych latach, panie! O, i podświetlenie. Podświetlenie, zamykamy. No,
nie jest on praktycznie w ogóle basowy, z drugiej strony też nie ma rezonowania. Bardziej jest to taki mechaniczny dźwięk sprawiedliwości chyba. Boczek drzwiowy, miękki, tutaj u góry jest miękko, tutaj tapicereczka taka, w ogóle środek jest tutaj brązowy, z zewnątrz auto jest złote, środek jest brązowy, to jest miękkie, tu takie zamykania też chyba, nie wiem, tutaj i tutaj można zamykać drzwi, dół też jest miękki, miękki, cały boczek jest miękki, no i tutaj kieptacka, taka kurczę surowa. System Corbotronic jest tutaj z tyłu oraz z przodu, ale jak patrzymy na tą kanapę, jaka to jest sprawiedliwe, to jest normalnie taki tapcza, normalnie to są sprężyny. Ale gdy wejdziemy tutaj do tyłu, szybko się okaże, że jeśli jesteśmy dwumetrowcem i przed nami siedzi kolejny dwumetrowiec, to z tyłu będzie trochę ciasnawo, szczerze mówiąc. Jakoś tak na siłę tutaj się zmieszczę, właśnie jak tyłek w tą sofę dosunę, w te sprężyny. Też tutaj do końca nie mogę się tak wyprostować, ponieważ czachą bym dotykał o tą miękką podsufitkę. Dopiero gdy ze 124 przesiądziemy się do następcy 210, no to wyraźnie czuć już przeskok, jeśli chodzi o obszerność wnętrza. A tak z tyłu to co? No podłokietniczek, jest to ogólnie taka pufa ostra. Zagłówki, wydaje mi się, że nie jest to wcale taka oczywista opcja w 124. Wydaje mi się nawet, że one były w opcji tutaj, proszę. Mamy miejsce, o, na apteczkę. Ole, nawet tutaj roletka jest. Ta wykładzinka nawet jest tej brązowa, oryginalna, pięknie. Ale tutaj ogólnie w środku jest dziadkowy klimat, mówię wam. Ale osiągi, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, to nawet jak na dzisiejsze czasy, wcale nie są dziadkowe. Jeśli chodzi o przyspieszenie, auto ma sześciocylindrową benzynową jednostkę pod maską, ale automatyczną skrzynię biegów, która troszeczkę tutaj kastruje osiągi. Ale z drugiej strony, jak wiemy, autem z automatem jeździ się po prostu przyjemniej, tym bardziej jak jest to limuzyna z segmentu E. Też taki mechaniczny dźwięk, aż mi się głos momentalnie zmienił, ale już się tak normuje powoli. No i cały boczek drzwiowy też jest tutaj miękki, wszystko jest ok. I korby. Fotel kierowcy, też tutaj naprawdę taka mini sofa, mini tapcza. Zobaczcie, w jakim ładnym stanie jest. No w 124 te materiałowe fotele, no to tutaj przeważnie się przecierały, czy też tutaj na przykład. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność w takim 124 jest bardzo dobra. Nie da się przyczepić. Wiadomo, oczywiście nie mamy tutaj czujników parkowania. Tutaj kontynuacja. Deska rozdzielcza też jest tutaj brązowa. Wiem, że tego na filmie aż tak nie będzie widać, ale jest to wszystko tutaj brązowe. Materiały. Miękko. Nie jest ona popękana. Tutaj też jest miękko. Tutaj jeszcze może. Też jest miękko. Wszystko tutaj jest praktycznie miękkie, no oprócz drewna i tych plastikowych przycisków. One akurat są dość ordynarne, takie plastikowe, ale patrzcie, klimatyzacja. No klimacik w 124 zdecydowanie jest, ale czy jest klimatyzacja? To wcale nie jest nigdy takie oczywiste. Wnętrze Mercedesa 124 jest raczej solidnie wykonane. Czasami coś tam może nam strzyknie przy pierwszym dotknięciu, ale pamiętajmy, no ten samochód za chwilę będzie miał 40 lat na karku. Tutaj no to raczej patrzył, skupiłbym się na wyglądzie tych emblematów drewnianych. Jest to z prawdziwego drewna. Zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda. Znajdźcie 124 z tak ładnie wyglądającym drewnem. Kieptacka, radyjko, wydaje mi się, że to jest z 210, no z nawigacją, tak, z 210 raczej. Proszę tutaj, od roletki, od zagłówków, w ogóle klimatyzacja, może i manualna, ale dwustrefowa. Ogólnie w 124, czy też nawet w 123 mieliśmy nawiew dwustrefowy, jeśli chodzi o temperaturę. Gałęciuszek, proszę bardzo, automatyczna czterostopniowa skrzynia biegów, ale mamy tutaj nawet dwa tryby jazdy, proszę, dam wam tutaj zbliżenie, E i S. No i czuć tutaj różnicę między tymi dwoma trybami. Po prostu jeśli jedziemy w trybie S, no to auto jest takie chętniej reaguje na wciśnięcie pedału gazu, jeśli chodzi o
kickdown, redukcję biegów. Proszę bardzo. No, tutaj też jest oryginalny brązowy dywanik. Ale mięciutki! Elektryczne lusterka po obu stronach. No tutaj od radyjka przednie albo tylne głośniki. Kierownica oczywiście nie ma tutaj żadnych podcięć ani tego typu sportowych akcentów. No głupio by było, gdyby miała. Ma za to taką oto fakturę. Zobaczcie, w jakim stanie jest ta kierownica i wszystko to normalnie pod palcem czuć. Ciekawe, nie jest to skórka, tylko normalnie taka guma. Liczniki, wszystko jest jasne, coś wam tutaj trzeba tłumaczyć. Typowy Mercedes taki z tamtych lat. Proszę, nawet tutaj jest ekonomizerek. No i jeśli w 124 mamy prędkościomierz wyskalowany do 240 km na godzinę, no to znaczy, że mamy do czynienia z jakąś taką szybszą wersją. O. Jest on podświetlany, o dokumenciki, to nie będziemy aż tak patrzeć dokładnie. Proszę, książeczki jakieś nawet, uchwyty na kupie, ale nie korzystałbym z nich, to raczej tak na postoju bardziej. Auto tutaj ma domontowany centralny zamek, ale zobaczcie, tutaj mamy normalnie jeszcze oryginalne wszystkie kluczyki, groty i tak dalej do tego auta. Tutaj pociągamy jedną ręką, da radę, luźniutko. Ale tutaj te sprężyny jak podnoszą tą maskę, zobaczcie. Można ją sobie oczywiście na warsztacie na przykład w pionie ustawić. I cyk, pod maską sześciocylindrowa benzyna, 6 cylindrów w rzędzie, dobrze tutaj widać. 260e, także 2,6 litra na kadrytroniku. Ole dolot, ta cała pucha. No widać, że jest tu jeszcze oldschoolowy silnik. 160 koni mechanicznych, 220 Nm. Były jeszcze tutaj wersje 166-konne, takich 260e, ale to była kwestia tego, czy po prostu był tutaj katalizator, czy nie. Widocznie w tym samochodzie właśnie jest, także jest troszeczkę niższa moc. I tak, masa własna. 1390 kg, dość lekko jak na segment E, no ale starszy samochód, no to lżejszy. Jedno z katas konfigurowane jest w tym aucie z czterostopniowym automatem, jak już wcześniej wspomniałem. I kurczę, on troszeczkę nam kastruje osiągi. Jeśli chodzi o prędkość maksymalną, no to nie jest źle, bo 215 km na godzinę tutaj nam deklaruje producent. Przyspieszenie, no to 9,8 sekundy do pierwszej setki. W latach 80. czy też nawet 90. naprawdę była to bardzo szybka i dynamiczna maszyna. W sumie moglibyśmy sobie tutaj zrobić test wyciszenia. Tak to wygląda, tabelkę z pomiarami wyciszenia macie zuploadowaną w opisie filmu, link jest. I co, myślę, że możemy pakować się za kierownicę i przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Jesteśmy na miejscu, palimy bestię i przy tym soundcheck. Jest old school. Dzisiaj w ogóle ta koszulka to jest taki old school. W tym Mercedesie dobrze muszę się tutaj prezentować w nim dziś. W ogóle wielu widzów tutaj mnie dziś ogląda. No ale co? Zobaczymy, jak sobie maszyna tutaj poradzi. 215 km na godzinę jakoś wpisane. Coś niesamowitego. Ale tutaj będzie piękna próba. Chciałbym powiedzieć, że już się nie mogę doczekać jej, ale właśnie ona się rozpoczyna. To co? Wszystko tutaj powłączane. Jest ok. No. I decha. A w tryb sportowy od razu dam. No i proszę bardzo. Powiem wam, że w dzisiejszym odcinku nawet taka Octavia trójeczka może mieć z nami ciężko. Wiecie, na przyspieszenie
9,8 sekundy, ok, wiele dzisiejszych samochodów ma podobne lub lepsze osiągi, z pozoru słabsze auta. Oj, ale na prędkość maksymalną tutaj Mercedesik. W ogóle ja mam wrażenie, że ten samochód, gdy patrzymy na niego z zewnątrz, to nie pasuje do tych 9,8 do setki i ponad 215, znaczy do 215 km na godzinę. Póki co, ja już nie jestem tak, nie będę taki hej do przodu. Nie, jak tutaj widzę tego Merca, no tak bym 16 do setki dał i prędkość 169 km na godzinę. No, będzie fajnie. Dobra, ja ściągam kamerę. Dzisiaj mamy wiatr boczny, ewidentnie, bokowiec. No jak myślicie, będziemy kontrolowani? Taki ziomuś jedzie sobie taką 120 czwóreczką. Nie, ja bym puścił. Chociaż cholera wie, może jakiś taki, wiecie. Śmiesznie tutaj na prędkości mierzył, te oznaczenia są do biegów. Pierwszy bieg do 44, drugi bieg do ponad, do 92 gdzieś, trzeci do ponad 150. Nie ma przypału. No i dobra, lecimy. Będzie do drugiego mostu 100-200. Tak z górki, troszeczkę tak damy fory. Skoda coś czuje, nas tutaj spowolni. Ale nie, my ją zaskoczymy. Nie, no nie. Ale on super przyspiesza, jak zmienia biegi. 10 sekund, tak z górki, 2%. 100-150. Dobra, ja tutaj zwolnię. Ogólnie... Ja! Ile tam? 190 było do drugiego wiaduktu chyba. No jest boczny wiatr i troszeczkę czuć ten samochód. Taki rozbujany Kazik. Rozbujany Kazik. Nie. Wiotki Kazio, luźny Ryszard, no to rozbujany Henryk. Ale luzu kierowniczego tutaj w ogóle nie czuć. Po prostu mamy tutaj baloniaste, wąskie oponki. Zawieszenie jest miękkie. Chciałem powiedzieć, nie jest to samochód przystosowany pod jakieś wysokie prędkości, ale w końcu to jest przecież Mercedes z sześciocylindrowym silnikiem. Niemiecki wóz. Przekłamanie licznika przy 180, tak 8 km na godzinę. Nie cisnę jeszcze teraz do dechy. Nie cisnę do dechy i nie pocisnę teraz. Nie. Szacuneczek dla starszych. Jest już dziadziuś. Potem sobie depniemy. Sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. Jakimi prędkościami, takim klasykiem można jechać? W sumie szybszy wóz. No tak jest 140 km na godzinę. Wysokie są obroty. Ponad 4000 obrotów. 4072, nie, 69, sorry. 120. 120. No to mamy 3460 i stóweczka. Stóweczka, dawaj. 2000. Oj, 872. Dość wysokie prędkości obrotowe, ale to nic. Kurde, byśmy tutaj sobie gdzieś tak równiej będzie zmierzyli te 100-150 albo 100-200. Boczny wiatr dzisiaj nam z pewnością nie pomaga. Niestety, jeśli ktoś z was jeździ po autostradach szybciej, tak szybciej, nie że 168, no to wie, że boczny wiatr, no to nie dość, że troszeczkę nas tutaj może nami bujać, no to też ma tutaj wpływ na osiągnięcie prędkości maksymalnej. Dobra, to zmierzymy sobie takie 100-150 km na godzinę. Jakby lekko pod górkę i lekko z górki. Dobra, minus 0,9% już. Dajmy fory, nie będziemy się spinać. 10,66. O, 10,66. No i ruch. Dobra, tutaj tak z rozwagą, z gracją. 175 GPS-owe.
jeszcze tango trzeba zwolnić. Wiecie, też nie chcę tutaj tak w opór ciągle w pipę dawać. No bo jest to starszy samochód. 40 lat samochód, no chłopy. Chłopy i panienki. Ale tu myślę jakieś takie porządkowe bujnięcie chyba będzie. Nie. Boję się, że Oktawiuszek będzie chciał wyprzedzić. Nie, to Polacy nie wyjadą. Dobra. 195 km na godzinę. Polacy też nie wyjadą. Kurde, patrzą ludzie w lusterka. Pięknie. Aż się trochę wzruszyłem. Ale gdyby to był Niemiec, to by wjechał. To jestem pewny. Ładna dzisiaj pogoda, proszę bardzo. Kokpicik, perspektywa. Piękna próba autostradowa, piękna. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy w tą stronę pociśniemy, wiecie? Nie wiem. Ciężko chyba będzie. Proszę bardzo, drugi zjazd, kontrolę. My tutaj w ogóle bez przypału. Złotą 124. Nie, no kulturka. Kulturka. Nagle zjawił się tutaj ziomeczek. Taki powrót do przeszłości. Wersja Schmöln, który z lat 80. się zjawił tutaj w 2024 roku. Soundcheck, myślę, że tak 60 sobie będziemy jechać i zrobimy kickdownik. No, ktoś tutaj się zatrzymuje, żeby posłuchać. Kurde, korby. Dobra. I decha. Ale fajnie odpycha się ten samochód. Naprawdę fajnie w dzisiejszym ruchu. Zero problemów z jazdą, z dotrzymaniem tempa. Dźwięk sam sobie, chyba tak jak wcześniej wam mówiłem, nie ma tutaj żadnego przypału. Słychać ewidentnie, że jest to 6 cylindrów, ale nie ma przypału. Gracja, elegancja, kultura. Takie winko, winko. Nie no, chyba nie wiem, 100-200 chyba sobie w dzisiejszym filmie nie zmierzymy, ale cholera wie. Tutaj musimy się rozbujać. Cholerne wiatrzysko. Ja czuję, jak są po prostu, o, tak jak teraz, że jest bardziej osłonięta droga, to od razu auto tutaj chce się lepiej zbierać. Ale tak na wolnej przestrzeni, oj. Tu czuć, że mamy tutaj utrudnienie. Bardzo analogowy odbiór jest tego samochodu. Bardzo. No, jest godzinka. Zjedzie elegancko. No, dwie stóweczki licznikowe już tutaj widzę są. A jest szczyt górki. Ale tutaj nami buja. Ale patrzą się na nas ludzie w ogóle. Co to za wariaty tutaj lecą? No przecież petrolheadzi number one. No i dobra. No patrzcie. 204 już, 205 było. Już ciężko troszeczkę ma Mercedesik. Ale może tutaj spróbujemy jeszcze w jednym miejscu. Najpierw damy maszynie odpocząć. Ja pierniczę. Ale tutaj wieje dzisiaj cholernie. Strasznie ten wiatr nam odbierał się. Patrzcie, ciężarówka. Normalnie. Trzeba tutaj tak aż korygować. Non stop trzymałem tak samo kierownicę. O, może coś jeszcze z tego będzie. 202. Jest. Kurczę, i otwarta przestrzeń. No może tutaj jeszcze troszeczkę przymknie. Coś będzie. No i widzicie, od razu tam cyknęło 1 km na godzinę więcej. Dobra. Wystarczy mój. Wystarczy dziadziusiowi.
tak sobie bardzo ładnie poradził. Ja pierniczę, 124 na polskiej listwie, na czarnych zderzaczkach, 208 według GPS-u, bo prawie 220, 215 myślę, że na bank było według prędkościomierza. No, jak wcześniej wspomniałem, te osiągi wręcz nie pasują do wyglądu tego samochodu, tego wnętrza. Zobaczcie, jak tutaj przecież... No dziadek, dziadziuś taki, na maksa. Nie, no naprawdę, aż mi się morda cieszy. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.